Na początku grudnia na zaproszenie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego dojdzie do rozmów przedstawicieli prawicowych i konserwatywnych partii europejskich. W Warszawie mają pojawić się m.in. Viktor Orbán z Węgier, a także Matteo Salvini z Włoch. W lipcu przywódcy prawicowych i konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim, podpisali wspólną deklarację ideową. W dokumencie chcą powrotu do tego, co legło u podstaw Unii Europejskiej. Podkreślili rolę suwerennych narodów europejskich. Liderzy partii, które podpisały deklarację, w grudniu pojawią się w Warszawie. To sygnał, mówi profesor Tadeusz Marczak. Że prawica europejska zamierza się zjednoczyć. Zaproszenie obejmuje tych polityków, którzy są krytyczni wobec obecnego kształtu integracji europejskiej. Mówi o tym wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. My mamy po prostu w wielu sprawach inne poglądy niż ten tak zwany główny nurt i mamy tutaj w Europie bardzo wielu sojuszników i to takich, którzy mają szansę dojść do władzy, bo tych, którzy są przy władzy, to akurat jest niewielu. Jest Viktor Orbán i jego Fidesz, który z inicjatywą Jarosława Kaczyńskiego wiąże duże nadzieje. Popieramy inicjatywę Polaków i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, by przeorganizować całą europejską prawicę. Obok Orbana do Warszawy zaproszeni zostali m.in. przewodniczący hiszpańskiego Voxu Santiago Abascal i lider włoskiej Ligi Matteo Salvini. Jarosław Kaczyński mówi o potrzebie wypracowania wspólnych propozycji wobec establishmentu, który dziś decyduje o kształcie Unii. Propozycje tego, co w Europie, w Unii Europejskiej trzeba zmienić, żeby ona mogła rzeczywiście dobrze funkcjonować. Spotkanie w Warszawie ma służyć najpierw zbudowaniu porozumienia ideowego, w kontrze do dziś widocznej silnej konsolidacji obecnego establishmentu, mówi profesor Mieczysław Ryba. Ta prawica tradycyjna chadecka zasadniczo jest zblatowana z głównym nurtem establishmentu europejskiego. Jest zideologizowana, na przykład różnice między CDU niemieckim a SPD praktycznie zanikły. Faktyczna prawica musi reagować, tłumaczy profesor Tadeusz Marczak. Należy się spodziewać, że właśnie ten zjazd, ta konferencja europejskiej prawicy zaakcentuje takie sprawy jak suwerenność narodowa. Dzisiejsze różnice na europejskiej prawicy dotyczą m.in. relacji z Rosją, mówi dr Marcin Kędzierski. Nie da się porównać jeden do jednego partii Vox pochodzącej z Hiszpanii, partii bracia Włosi z Włoch, Fidesz z Węgier i Prawa i Sprawiedliwości. Politolog nie spodziewa się, by spotkanie w Warszawie przyniosło przełom i przemodelowało europejską scenę polityczną. Profesor Mieczysław Ryba mówi z kolei, że trwa wyścig z czasem. Elita europejska chce tak uszczelnić strukturę unijną, by nikt nie mógł się przez nią przebić. Stąd rozszerzanie kompetencji TSUE, różnych instytucji po to, żeby one mogły pacyfikować te kraje, które nieprawomyślnie wybrały swoją władzę, nieprawomyślnie w rozumieniu Brukseli. W deklaracji, jaką już wcześniej podpisali przywódcy partii prawicowych i konserwatywnych, wskazano m.in. na próbę reinterpretacji traktatów, czego skutkiem ma być spadek zaufania obywateli państw członkowskich do instytucji europejskich.